Jacy są znani Opolanie? Karol Musioł, czy może Grotowski, albo Edyta Górniak, lub Michał Bajor? Kogo wymienią mieszkańcy Opola? Zobaczmy. Mróz na dzień dzisiejszy no to jest szał, który prowadzi Opole chyba najlepszą promocję, jaką można. Siembieda teraz, który też był związany z Opolą, niezłe książki pisze. To jest ten obszar literatury. Miałem kiedyś taki przykład, kiedy ludzie mnie zaczepili na ulicy i szukali miejsca, gdzie jest bar Siódemka, prawda? Gdzie był bar Siódemka. Ja pytam się, że to już dawno nie istnieje, kogo szukacie? A to byli Hiszpani, którzy szukali dróg i miejsc, gdzie mieszkał Grotowski, gdzie pił Grotowski, gdzie balował Grotowski w takim układzie, prawda? Czyli często jest tak, że osoby, które dla nas, Opolan czy Polaków, są średnio kojarzone z Opolem, nagle się okazuje, że ludzie z całego świata przyjeżdżają i szukają ich śladów. Minister Hausner, tutaj są jego korzenie. Poza tym to pani redaktor z TVN-u, która prowadzi teraz regularnie wiadomości, no to można powiedzieć, że to jest chyba znana osobistość, taka bardzo publiczna. Natomiast myślę, że ogólnie Opole jeszcze jest takim miastem, gdzie znane osoby w niedługim czasie się pojawią. Znani Opolanie to po pierwsze nasi byli uczniowie, między innymi Michał Bajor, Basia Kurdej-Szatan, która jest moją byłą wychowanką, ale oprócz tego mamy sławnych malarzy jak pan Bolesław Polnar. Także jest troszkę tych ludzi z kręgu takiej kultury. Aktorka Kurdej-Szatan. Edyta Górniak. To jest dla mnie numer jeden. Edyta Górniak, nawet z jej rodzicami byliśmy, bo to takie kontakty już są zaprzyjaźnieni. Edyta Górniak. Myślę, że Basia Kurdej-Szatan na przykład. Obserwuję ją na Instagramie, często właśnie wstawia zdjęcia na tym moście z kłódkami. Z dawniejszych czasów nie jestem pewna, ale Edyta Górniak chyba też pochodzi z Opola, prawda? No to jest gwiazda światowa, no pewnie.